wszystkich mieszkańców świętujemy od czwartku, od piątku. Zaczęliśmy z takim koszami, które mieliśmy bardzo. Panie prezydencie, dni Koszalina powoli dobiegają do końca. Jak podsumować ten intensywny weekend w naszym mieście? Ja myślę, że przede wszystkim sprzyjała nam pogoda, więc bawiliśmy się na zewnątrz, na różnego rodzaju imprezach, bo dni Koszalina zostały tak skonstruowane, żeby były dla wszystkich. Od imprez piknikowych, pobiegi, rajdy motorowe, dziś koncert, we wtorek również koncert w sali widowiskowo-sportowej, więc działo się bardzo dużo. Myślę, że dobrze się wszyscy bawili na wszystkich imprezach, na których ja byłem. Było bardzo dużo osób. Doskonale się bawiliśmy. O to chodziło, żeby skonstruować taki program, który będzie dla wszystkich, od najmłodszych do najstarszych, po to, żeby się całe rodziny mogły znaleźć coś ciekawego dla siebie. A parę słów o widowisku Statek Koszalin. Nie wiem, czy wszyscy mnie poznali, byłem Neptunem, a myślę, że doskonała też zabawa i wielkie podziękowania dla tych 200 osób, które poświęciły olbrzymią ilość swojego wojennego czasu właśnie po to, żeby zagrać w tym widowisku. Na co dzień to zupełnie inne osoby, które znamy z biznesu koszalińskiej kultury. A wtedy przeistaczają się w aktorów absolutnie nieprofesjonalnych. No i myślę, że to też o to chodziło, aby się zanim przyjdą największe nerwy i zanim rozpocznie się przedstawienie, mieliśmy okazję się poznać na zupełnie, z zupełnie innej perspektywy niż widzimy się na co dzień. Czego życzyć miastu z okazji kolejnych urodzin? A myślę, że byśmy w przyszłym roku również wszyscy doskonale spędzili kolejne już 753 rodziny naszego miasta. Jak widać, miasto ma już swój wiek, ale jest w doskonałej kondycji, doskonale się bawi, ma poczucie humoru, ma chęć do zabawy i życzę tego wszystkim mieszkańcom, aby doskonale się bawili również za rok. Teraz właśnie na ratuszu Koszalina urodziny obchodzi nasze miasto. Nasze miasto, które ufundowało Państwu wspaniałe 4 torty. Ogromne torty, miejmy nadzieję, że wspaniałość dla Państwa. Wspaniały poczęstunek od władz miasta. Finalizujemy obchody 752-lecia naszego miasta Koszalina, urodziny miasta, dni Koszalina, coroczne obchody.